Pani prezydent, kończy się trwający 3 dni Kongres Turystyki Polskiej. Jak by go pani podsumowała? Czy spełniły się pani oczekiwania? Ja myślę, że najlepszym podsumowaniem są opinie gości, którzy przyjechali na kongres. Te opinie są entuzjastyczne. Jesteśmy bardzo chwaleni i za pomysł samego kongresu, za to, że ktoś wreszcie w Polsce w sposób poważny, kompleksowy chce rozmawiać o turystyce. Jesteśmy chwaleni za to, że udało nam się tutaj zgromadzić przedstawicieli wszystkich najważniejszych instytucji z tej właśnie branży, wszystkich organizacji, ISP. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jesteśmy chwaleni za organizację, po prostu za logistykę, za sympatyczne przyjęcie, za te wszystkie dodatkowe atrakcje, które przede wszystkim polegały na tym, że udostępnialiśmy, czy to w samej Świdnicy, czy poza Świdnicą, nasze najpiękniejsze obiekty, to o czym chcemy się pochwalić. No i wreszcie za to, że rzeczywiście dyskusje, panele były bardzo merytoryczne, konkretne. Mamy w tej chwili sesję podsumowującą, dużo trafnych wniosków, które będą się przekładały między innymi na nowe przepisy prawne, na nowe regulacje w branży turystycznej. Sama frekwencja, około 800 osób, które uczestniczyły w kongresie, świadczy o tym, że jest to temat, który wiele osób interesuje. No i dla nas znakomity efekt marketingowy, bo wszyscy bardzo dobrze mówią o Świdnicy, bardzo nas to cieszy, że chwalą nasze miasto i deklarują, że wrócą tutaj jako turyści. To, z czego mam niedosyt, to zbyt mała, moim zdaniem, obecność samorządów. Bardzo mocno nagłaśnialiśmy ten kongres wśród naszych kolegów i rzeczywiście wielu przedstawicieli do nas przyjechało. W mojej jednak ocenie było ich zbyt mało, co oznacza, że samorząd terytorialny w Polsce wciąż nie rozumie, jakie ma bogactwo w swoich rękach, jaki ma potencjał i nie potrafi go wciąż jeszcze należycie wykorzystać. I to jest wyzwanie na przyszłość dla nas wszystkich. Myślę, że nad tym będziemy w przyszłości pracować. Panie prezesie, jak pan podsumuje tegoroczny Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy? Może zacznę od statystyki. 24 panele, 55 prezentacji, 104 panelistów, 745 uczestników. Trzeba wziąć pod uwagę, że kongres od 2007 roku nie odbywał się w Polsce, więc jest to pierwsze wydarzenie organizacyjnie znakomicie przygotowany przez miasto Świdnice. Miasto jest bardzo dobrze do tego przygotowane. Nie ma przestojów, kongres jest wartki, można powiedzieć, dynamicznie prowadzony. Tutaj żadnych zastrzeżeń, plus 5. Jeżeli chodzi o merytorykę, my jako współorganizatorzy, Izba Turystyki RP i Polska Izba Turystyki, przygotowaliśmy odpowiednie materiały, wystąpienia i inne. Jest to wszystko dobrze zrobione. Teraz zadanie jest takie, po kongresie zebrać materiały i wszyscy partnerzy kongresu, żeby z tymi materiałami udali się, do kogo one są adresowane, czyli do odpowiednich ministerstw, urzędów marszałkowskich, czasami do innych, żebyśmy po prostu to, co osiągnęliśmy, nie zostawili tylko dla siebie, a żeby to poszło dalej i na tej podstawie będzie ocena też tego kongresu dopiero za jakiś czas. A jakie miał pan oczekiwania przed kongresem i czy one się spełniły? Znaczy, każdy tu przyjechał z jakimś nastawieniem. Ja miałem przede wszystkim jedno, co mówiłem na otwarciu, że chcę, żebyśmy sobie odpowiedzieli, jaka ma być ustawa o usługach turystycznych czy o turystyce. I mimo tej dyskusji nie możemy znaleźć tego złotego środka, bo ja sobie wyobrażam, że powinna być ustawa o turystyce, przede wszystkim w zakresie podmiotowym. Chodzi o pewne zasady, żeby wszyscy jednakowe mieli podstawy działania zgodnie z prawem turystycznym. Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy uważamy za zamknięty.